Jestem szalenie szczęśliwy i dumny, że w Nowej Rudzie, w Miejskim Ośrodku Kultury, możemy otworzyć wystawę, która jest wystawą najważniejszą, jaką mogą otwierać. Wystawę dotyczącą historii Biblii, czyli księgi najważniejszej w historii ludzkości, księgi, która jest ponad wszystkimi księgami. Czuję niezwykły szacunek do organizatorów. Jeszcze raz powiem, że czuję się dumny, że w tym właśnie miejscu taka wystawa ma miejsce. Witając Państwa bardzo serdecznie w naszych progach Ośrodka Kultury, witam organizatorów tejże wystawy i pozwolę oddać głos panu Stefanowi Drike, który jest dyrektorem Muzeum Historii Biblii, który jest fachowcem danej materii. Dziękuję. Gut. Also ich bin der Leiter dieses Museums und ich muss Deutsch reden, ich kann kein Polnisch leider. Jestem kierownikiem wspomnianego muzeum i jestem muszę mówić w języku niemieckim, ponieważ nie znam języka polskiego. Also wir bedanken uns erstmal herzlich dafür, dass wir diesen Raum hier bekommen konnten. Na samym początku chcielibyśmy serdecznie podziękować za udostępnienie nam tego pomieszczenia. Diese Ausstellung durchzuführen, abyśmy byli w stanie przeprowadzić tę wystawę, die wir hier mit einigen Freunden machen konnten, którą możemy tutaj przeprowadzić wraz z kilkoma znajomymi. Wir haben selbst in Deutschland ein größeres Museum. W Niemczech mamy znacznie większe muzeum. Und da geht es um zwei große Themen, które podzielone jest na dwie części. Chodzi o dwa ważne tematy. Das eine ist die Geschichte des Schreibens. Pierwsza z nich zajmuje się historią pisma. Und das zweite ist eben die Überlieferung und Geschichte der Bibel. A druga przekazem i historią powstania Biblii. Wir haben da einen wichtigen Vers aus der Bibel selbst, den wir als Überschrift immer benutzen. W tym muzeum umieszczony jest jeden werset z Biblii, który traktujemy jako, można powiedzieć, takie hasło dla naszego muzeum. Ich möchte einfach mal lesen, da sagt der Herr Jesus selbst in Lukas 21, Vers 33. Chciałbym go przeczytać. Sam Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale powiedział takie słowa. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Das ist im Endeffekt das Thema des Museums. Jest to rzeczy samej temat całego muzeum. Und das ist auch das Thema dieser Ausstellung hier. Oraz ten samy temat również tej wystawy. Wir haben da vorne so ein bisschen die Geschichte des Schreibens und die Entstehung der Schrift. Na samym początku wystawa zajmuje się historią pisma i rozwoju kształtowania się pisma. Und was dort ausgestellt sind, alles Originale mit Ausnahme des Schreibers. I wszystkie wystawione tam eksponaty są oryginalne, z jednym wyjątkiem, tam jest taka statuetka pisarza. Da ist das Original im Museum in Warschau. Oryginał tej statuetki jest w Muzeum w Warszawie. Aber man kriegt einen kleinen Eindruck, wie die Menschen damals schrieben. Ale przyglądając się tym eksponatom, możemy otrzymać nieco wyobrażenia na ten temat, jak inaczej ludzie w starożytności pisali. Und ab hier geht es dann um die Geschichte, ich sag mal, des Alten und Neuen Testaments. Od tego momentu zajmuje się wystawa historią Starego i Nowego Testamentu. So ähnlich ist das Museum auch aufgebaut in Wuppertal. W podobny sposób zbudowane jest również to Muzeum Biblii w Wuppertalu. Natürlich mit viel, viel mehr Originalen. Hier ist das ein Gemisch zwischen Originalen und Faksimiles. Oczywiście ze znacznie większą liczbą eksponatów oryginalnych. Tutaj mamy mieszankę eksponatów oryginalnych oraz faksimili. Das alleine schon aufgrund von klimatischen Bedingungen nicht möglich, alles Originale mitzunehmen. Tutaj już nawet z czysto klimatycznych warunków nie jest możliwe udostępnienie niektórych oryginałów do oglądania. Aber hier liegt eine solche Originalschriftrolle. Ale dla przykładu tutaj wystawiony jest oryginalny zwój księgi ze Starego Testamentu. Da kann ich vielleicht zum Schluss noch zwei, drei, vier Worte drüber verlieren. Na koniec może mógłbym 3-4 słowa na ten temat powiedzieć. Diese Rolle ist 45 Meter lang, wenn ich sie ausrollen würde. Ten zwój ma długość 45 metrów. Geschrieben wurde sie von zwei Schreibern. Został napisany przez dwóch pisarzy. Wir haben drei Jahre gebraucht. Którzy potrzebowali na zapisanie tego zwoju 3 lata. Und das ist nicht das gesamte Alte Testament. Nie jest to cały Stary Testament. Das sind gerade mal die 5 Bücher Mose. Jest to tylko 5 ksiąg mojżeszowych, czyli pierwsze 5 ksiąg Starego Testamentu. Die Rolle ist ungefähr 300-320 Jahre alt. Ten zwój ma około 300-340 lat. Man hat sie 250 Jahre in der Synagoge benutzt. 250 lat korzystano z niego w synagodze. Dann war sie verbraucht.
Później zwój był ten zużyty. Sie wurde an einigen Stellen wieder korrigiert. Na kilku miejscach tutaj widać, co nieco jaśniejsze, został skorygowany. Man hat sie als Lesebuch für die Schule benutzt. I używano go jako taki materiał do ćwiczenia w szkole. Sie können alle froh sein, dass sie so nicht abschreiben mussten in der Schule, wie das ein jüdischer Schreiber tun muss. Każdy z nas powinien cieszyć się, że nie musiał w szkole robić takich odpisów, jakie musiał sporządzić, jacy muszą sporządzać żydowscy pisarze. Ja, wenn er sich einmal verschreibt, kiedy taki Żyd odpisujący starotestamentowy zwój pomylił się w trakcie odpisywania, dann muss die ganze Rolle neu geschrieben werden. Cała rola musiała zostać zniszczona i praca rozpoczęta od nowa. Sie können sich vorstellen, was das heißt, wenn das beim letzten Buchstaben passiert. Możecie sobie Państwo wyobrazić, co to oznacza, jeżeli odpisujący pomylił się na przykład przy ostatniej literze. Dann haben Sie und Ihr Kollege drei Jahre umsonst geschrieben. Oznaczało to, że on i jego współpracownik pisali wszystko to na darmo. Beide müssen neu schreiben. Obydwoje musieli rozpocząć pracę od nowa. Und das stärkt dann sicherlich die Freundschaft. A to na pewno bardzo służyło wzmocnieniu przyjaźni. Aber das ist der Grund, warum das Alte Testament so sorgfältig abgeschrieben wurde. Ale miało to jedną poważną zaletę, jest to powód, dla którego Stary Testament został tak dokładnie przekazany. Sie kriegen so einen kleinen Eindruck, worum es hier geht und was hier ausgestellt ist. Dzięki temu mogą Państwo sobie wyobrazić troszkę, o co chodzi w tej wystawie, o czym mówią te eksponaty. Und ein Freund von mir, der das schon öfter gemacht hat, wird Sie gleich durch die Ausstellung führen. A za chwilę oprowadzi Państwa po całej wystawie mój przyjaciel, który już to kilkakrotnie robił. Ja, wir sagen nochmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, die besteht, dass wir das hier machen können. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za tę możliwość, za udostępnienie na tej sali. Herzlichen Dank auch für Ihr Zuhören. Dziękuję również słuchaczom. Chciałbym tylko dodać jedną małą informację, mianowicie to, że wystawa tego typu odbywa się nie pierwszy raz w Polsce, mianowicie od 5 lat odbywa ona się regularnie w różnych miejscach w Polsce i miała miejsce już w Warszawie, Katowicach, innych miastach Dolnego Śląska, dzisiaj w Nowej Rudzie i pod koniec roku prawdopodobnie jeszcze w Bogatyni. Jest wśród nas jeszcze obecny pan Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, który również chciałby dodać kilka słów i przekazuje mikrofon. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję organizatorom za tą niezwykłą wystawę. Sam jestem bardzo emocjonalnie związany z tym tematem, ponieważ przez kilka lat miałem możliwość uczyć zawodu maszynisty typograficznego, maszynisty offsetowego tutaj w Nowej Rudzie w Technikum Poligraficznym. I to było miejsce, gdzie jeszcze Niemcy pozostawili niektóre bardzo zabytkowe maszyny. No niestety to miejsce jest się bardzo zniszczone i większość tego zabytkowego sprzętu została już zezmołowana. Niemniej chciałem taką inicjatywę Państwu przekazać, że trwają prace zespołu społecznego na rzecz utworzenia Muzeum Sztuki Drukarskiej i Poligrafii, właśnie w tym miejscu, gdzie była ta słynna szkoła poligraficzna. Jeszcze dwa zdania dodam, bowiem szczególnie jest to związane z Biblią Gutenberga, czyli z pierwszą książką, jaka powstała. Państwo zapewne wiecie, że było to w połowie XVI wieku i z tych 180 egzemplarzy 40 kilka jeszcze pozostało. W Polsce jedyny egzemplarz można oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym w Pelplinie. Namawiam, bo w zeszłym roku mam w domu teściową na wózku inwalidzkim po udarze mózgu i akurat miałem takie życzenie, żeby spełnić to życzenie, pojechaliśmy tam do tego Pelplina, kawał drogi, niemniej warto ten jedyny w Polsce egzemplarz w oryginale zobaczyć. Dziękuję jeszcze raz organizatorom za tą wspaniałą wystawę. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz Państwo będziecie mieli okazję przejść przez całe muzeum, mianowicie za pomocą przewodnika, pana Piotra Robaka, który przeprowadzi Państwa przez każdą stację i wyjaśni eksponaty tutaj przedstawione. Ja myślę, że
nie będę potrzebował tego mikrofonu. Witam Państwa i zaczniemy tutaj od pierwszego stanowiska. Od historii przygotowania się pisma. I chciałem parę słów na ten temat powiedzieć. Tutaj w tych kablotkach mamy eksponaty. Tak jak to wspomniał pan dyrektor, wszystko to są oryginały i za wyjątkiem tego pisarza, który tylko jest tutaj modelem tego, co jest w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawione jako oryginał. I historia pisma rozpoczyna się mniej więcej 3100 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. I znaleziono dziesiątki tysięcy dowodów na to, że w tamtych latach były już zapisywane teksty na materiale, który był miękki, czyli glina, i za pomocą suszenia tego materiału można było to utrwalić, a również też za pomocą wypalania tego materiału, jeżeli były to jakieś teksty późniejsze, można było jeszcze bardziej to utrwalić, także to przetrwało do dzisiejszych czasów. I również bardzo często przypadkowo następowało utrwalenie tego materiału ze względu na to, że były to niespokojne też czasy i były miasta napadane, były spalone. W związku z tym, jak spalił się jakiś budynek, to też przy okazji taki materiał piśmienny się utrwalał. Wypalała się po prostu glina. I tutaj możemy zobaczyć, w jaki sposób tamtejsi uczniowie uczyli się pisania i czytania. To ten kawałek gliny to nic innego jak zeszyt szkolny. Za pomocą takiego zaostrzonego patyczka wygniatano na kawałku miękkiej gliny, który uczeń trzymał w ręce, te znaki. I nauczyciel, tu jest to już troszkę piaskiem przyklejone, zasypane, dawał na przykład zadanie domowe. Tu miał napisane zadanie domowe, przeczytał to i miał dokładnie to samo odgnieść tutaj z drugiej strony w domu. Przynosił tak zeszyt do szkoły, proszę bardzo, zrobiłem zadanie domowe. Notatki robił w tym samym zeszycie, bo po prostu to przegniósł jeszcze raz i na nowo pisał. Więc bardzo ekologiczny materiał, ale jak miał więcej przedmiotów, to dość ciężki był tornister, bo to są też i tabliczki gliniane. I również ważne teksty były zapisywane. Na przykład tutaj widzimy, proszę Państwa, z dwóch stron zapisany kawałek gliny, tak zwana tabliczka gliniana. I tutaj za pomocą pisma klinowego, które jest pismem sylabowym i na małej powierzchni można zawrzeć bardzo dużo informacji, został tu napisany akt notarialny zakupu domu. Trzy strony A4 czcionką, dwunastką zapisane, to tyle, co tu jest zapisane na tych dwóch stronach. Więc materiał bardzo zwarty, ale no jednak dość ciężki, ale też trwały, bo jak popatrzymy na dzisiejsze akty notarialne zapisane na papierze, który podlega właśnie zniszczeniu przez różne czynniki, czy wilgoć, czy ogień, to tu akurat ogień jest bardzo pożądany, bo wypalił tą tabliczkę i zostało to do dzisiejszego dnia. Również też bardzo ciekawą rzeczą jest poczta tamtych lat. Tutaj widzicie, proszę Państwa, pierwszy list. Dwie tabliczki, jedna w drugiej, albo jakby powiedzieć, tabliczka gliniana w opakowaniu. W środku jest list, tabliczka gliniana wypalona. Ważna wiadomość, ale nie dla wszystkich, tylko dla odbiorcy. W związku z tym opakowana kopertą ze zwykłej gliny wysuszonej. Posłaniec zaniósł do odbiorcy. Odbiorca skruszył delikatnie tą zewnętrzną warstwę i był w stanie odczytać w środku wypalony list. I ciekawa rzecz, takich egzemplarzy znaleziono dziesiątki, czyli pisanie, korespondencja była już w tamtych latach rozpowszechniona. Przypuszcza się, że mniej więcej 70% społeczeństwa posługiwało się tym pismem klinowym. Czyli młodzież na ulicy, dzieci na ulicy potrafiły również pisać. Co w średniowieczu, jak wiemy, było odwrotnością. 2% ludności przeważnie świata potrafiło czytać i pisać. Ważne dokumenty były zabezpieczane za pomocą
różnych pieczęci. Dzisiaj mamy pieczęć odgniatoną w ten sposób. Wtedy tak nie wymyślono. Wtedy wymyślono pieczęć, która miała formę palca z kości słoniowej lub ze szlachetnych kamieni, jak to tutaj druga. W środku dziureczka, żeby włożyć patyczek i za pomocą patyczka można było tą pieczęć odgnieść na miękkim materiale gliny. I mamy taki rysunek, jak tutaj na gipsie zostało odgniesione. Więc to też jest świadectwo tamtych postępowych czasów. Również też i wielcy królowie chcieli uwiecznić swoje osiągnięcia i budowle, które budowali. Tu widzimy na przykład cegłę z pałacu Nabukadnezara, która jest też pismem klinowym pokryta i jest to za pomocą stempla odgniecione i każda cegła dokładnie ten sam tekst zawierała, podająca rok i przyczynę wybudowania danego budynku. Ale taki materiał piśmienny był, no jak powiedziałem, ciężkim materiałem do noszenia. W związku z tym zaczęto się zastanawiać nad innymi możliwościami zapisywania pisma i taką możliwość dawały ówczesne rośliny, na przykład nad Nilem. Papirus, tu widzimy nędzną tylko miniaturkę tego papirusa. Normalnie w tym wilgotnym klimacie nad Nilem papirus wyrasta do 6 metrów wysokości. Łodygi są grube i te łodygi wzdłuż krojono na pasemka i pasemka układano w dwóch kierunkach, pionowo i poziomo. Zgniatano pomiędzy dwoma płytami kamiennymi, wkładano do piasku gorącego pustyni. Po kilku dniach powstawał taki materiał. Już poliniowany, można było pisać. Ale ten materiał jest, jak wiecie Państwo, nietrwały, bo jest podobny do papieru, czyli podatny na wilgoć. I do dzisiejszych czasów papierusowych dokumentów zachowało się niewiele. Bardziej trwałym materiałem do pisania, to Państwo żeście już widzieli, ten zwój tory. To nic innego jak zwykła skóra, którą mamy na obuwiu, na torebkach, ale również też i około 200 lat przed narodzeniem Chrystusa zostało to udokumentowane, w jaki sposób wykonywać ten rodzaj materiału. To jest w miejscowości Pergamon powstał opis, to nie znaczy, że tam wynaleziono, ale opis wytwarzania pergaminu. Mocny materiał, nie da się tego zepsuć. To jest skóra z dwóch stron, nie garbowana tak jak skóra, tylko zeskrobywany tłuszcz z gładkiej strony od strony ciała i włosie z tej szorstkiej strony zewnętrznej. Nacierano to mleczkiem bawiennym i powstawał materiał do pisania. Ale był bardzo, bardzo drogi. Dlatego, że takich kartek mniej więcej A4 z jednego wołu można było od 8 do 12 tylko uzyskać. Więc jeżeli mówimy o takich księgach, jak później w gablotach będziemy oglądali, grubych na 1300 kart, to można sobie wyobrazić, ile zwierząt musiało być zużytych, żeby uzyskać taki materiał. Łatwiej go uzyskiwano niż garbowanie skóry, bo garbowanie skóry w tamtych latach trwało miesiącami, ale jednak to był materiał bardzo drogi, ale trwały, bo wiele egzemplarzy do dzisiejszych czasów się zachowało. Teraz możemy przejść do tych czasów, gdy zaczęto używać już atramentu. Tu proszę Państwa, w tej gabolocie widzimy sprzęty pisarskie, jak również też i widzimy materiały, na których zapisywano. Ciekawym egzemplarzem materiału piśmiennego to kawałek skorupy, czyli w danym gospodarstwie domowym na pewno znalazły się naczynia gliniane. Jeżeli się stłukło, to można było wykorzystać do napisania. To jest na przykład list pewnego narzeczonego do narzeczonej. Zostało to odczytane. Po dziś dzień trwałość atramentu jest zadziwiająca. I pisano atramentem, który był wykonywany na trzy różne rodzaje, trzy różne sposoby.
Był to atrament głównie pozyskiwany ze sadzy, którą mieszano z żywicą drzew. I na przykład w takim kałamarzu, który jest z czasów późniejszych, to jest z czasów rzymskich kałamarz, gromadzono roztartą sadę z żywicą i pisano za pomocą takiego pióra wiecznego. Czyli zaostrzony patyczek lub patyczek bambusowy. Żeby napisać jedną literkę, trzeba było kilkakrotnie zanurzyć w kałamarzu, żeby można było napisać. Później dopiero wynaleziono pióro gęsie. A pomieszczenia oświetlane były wtedy za pomocą lampek oliwnych. Tu w tej gablotce widzimy dwa rodzaje lampek. Pierwszy rodzaj lampek to taka właśnie miseczka zgnieciona z czterech stron. I do tych czterech narożników można było cztery knoty włożyć. W środku był olej z oliwek i knoty ciągnęły olej, zapalało się i można było oświetlać pomieszczenia. Jak na pewno Państwo sobie wyobrażacie, w takim pomieszczeniu pachniało jak we frytkarni, prawda? A tu widzimy późniejsze już lampki. To są lampki gliniane, do których do tego tutaj otworu wkładano knot, wlewano oliwę i też oświetlano pomieszczenia. Dzięki takim lampkom właśnie powstawał materiał, z którego wytwarzano atrament, bo kładziono zimną płytę kamienną nad tym płomieniem i na tej zimnej płycie zbierała się sadza. Zeskrobywano ją i używano do wytworzenia atramentu. Były jeszcze dwa inne rodzaje atramentu, wytwarzane z takiego owadu golasówka, jak również też i na bazie kwasu siarkowego, tak zwanego witriolu. Ale ten atrament, na podstawie którego składnikiem była sadza, był najbardziej popularny. I w ten sposób zapisywano. Teraz chciałem powiedzieć, w jakich latach to w ogóle się działo. Już 3100 lat przed naszą erą powstały piktogramy, czyli pismo obrazkowe w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, Mezopotamii. I proszę sobie wyobrazić, że tego pisma obrazkowego używamy po dziś dzień. Jak Państwo się rozejrzycie wokoło siebie, to w instytucjach państwowych nad drzwiami widzicie takie obrazki biegnącego człowieka. To jest właśnie piktogram, czyli coś, co myśmy się umówili, że dany obrazek coś oznacza. I żeby odczytać to pismo, to też na przykład trzeba się umówić, co dany znak oznacza, żeby można było odczytać. A jak wiemy, w życiu mamy tysiące słów, więc żeby coś napisać, trzeba było umówić się, nie tylko wymyśleć, ale drugiej osobie to przekazać, w jaki sposób to należy odczytać i to były tysiące słów. Tu na przykład worki ze zbożem, jakieś kłosy, linie podsumowania i tutaj jakieś rzeczy, na przykład płótno, czyli to nic innego jak paragon z kasy z Tesco. Handel wymienny, prawda? Dzisiaj płacimy monetami czy kartą kredytową. I później wymyślono właśnie to pismo klinowe, które już było znacznym ułatwieniem, bo pismo klinowe zawiera około 700 znaków, bo to jest pismo sylabowe. Czyli trzeba było poznać sylaby. Po dziś dzień takim pismem sylabowym to jest na przykład język chiński. I żeby się sprawnie posługiwać językiem chińskim, też trzeba poznać kilkaset, a na wyższych studniach kilka tysięcy znaków. Prace doktorskie pisze się co najmniej znając od 3 do 5 tysięcy znaków chińskiego języka. Także to jest jeszcze właśnie, jakby powiedzieć, spuścizna tego pisma klinowego, pisma sylabowego. Ale już później Fenicjanie wymyślili pierwszy alfabet około 1200 lat przed narodzeniem Chrystusa, oparty o 22 litery bez samogłosek. I na podstawie tego alfabetu powstał później też i alfabet grecki, ale Grecy dodali do niego samogłoski i posługiwali się już w całym ówczesnym świecie znanym kulturalnym, kulturowym Morza Śródziemnego.
Również pismem obrazkowym są hieroglify, czyli święte znaki, które wymyślono w Egipcie. Zapisywane były albo na ścianach, albo na płytach kamiennych, były pracowicie dłutem wykonywane, albo za pomocą pędzelka na drewnie, na sarkofagach. Tu też Państwo widzicie jeden kawałeczek właśnie drewna z jednego z sarkofagów egipskich. Także różne przykłady pisma tutaj mamy w tych gablotach, ale to jest tylko niewielka ilość tego, co jest w muzeum w Wuppertalu. I swoją drogą zachęcam, można odwiedzić muzeum, kto zna niemiecki, kto zna angielski, to na pewno tam na tym miejscu może bardzo ciekawych rzeczy się dowiedzieć, znacznie szerzej niż ja tutaj Państwu opowiadam. I w tym miejscu widzimy jeden też z przykładów bardzo wczesnych kałamarzeń. Możemy teraz przejść do następnego stoiska, które już zacznie się zajmować tekstami Starego Testamentu, zapisanych w języku hebrajskim. Do roku 1947 najstarszym egzemplarzem Starego Testamentu była księga nazywana Kodeksem Leningradzkim, czyli w ówczesnym Leningradzie, w Związku Radzieckim, obecnej Rosji, Sankt Petersburg. Ta księga to jest właśnie Kodeks Leningradzki, zapisana w języku hebrajskim, Stary Testament, zapisana w roku 1008. I z tego właśnie kodeksu leningradzkiego korzystali tłumacze, którzy starali się tłumaczyć już w średniowieczu i we wczesnym średniowieczu teksty Starego Testamentu. Ale bardzo znamiennym właśnie odkryciem było odkrycie, które dokonano na terenie Palestyny nad morzem, nad jeziorem czy Morzem Słonym, w rejonie nazywanym Qumran. To są właśnie tutaj pod taką nazwą jaskinie znajdujące się wokoło tego Morza Słonego. I krótko powiem, jak to po prostu dokonano. Jeden z chłopców beduńskich pasł kozy swojego ojca. W tym gorącym klimacie, wtedy jeszcze było tu trochę roślinności, teraz to jest już absolutnie pustynny teren. I zrzemnął się w tym gorącu, kozy się rozbiegły, a ponieważ każde zwierzę to jest naprawdę wielki majątek, on był przerażony, jak się obudził i pomyślał, jak je teraz znaleźć. Wpadł na trochę dziwny pomysł, ale to dzięki temu mamy to odkrycie. Morze się pochowały przed słońcem w tych jaskiniach. Jest około 200 jaskiń w tym rejonie. I zaczął rzucać kamieniami do tych jaskiń, pomyślał sobie, jak trafi w jakąś kozę, to ona się odezwie i będzie wiedział, że tam należy je stamtąd wydobyć. Ale gdy zaczął rzucać tam kamieniami do tych jaskiń, to nie usłyszał żadnego odgłosu kozy, tylko taki odgłos. I był tym zafascynowany, co to jest. I wdrapał się po tych stromych zboczach i wszedł do tych jaskiń, do pierwszej, drugiej, trzeciej i znalazł takie dzbany. Te dzbany były albo w całości, tak jak ten, albo były już rozsypane w skorupy, ze względu na to, że były bardzo długo już tam stały i zębem czasu naruszone po prostu zaczęło się to rozsypywać. Ale w oryginale te dzbany były tutaj zabezpieczone woskiem pszczelim i one miały przechować dla potomnych tego rodzaju zwoje. I w tych dzbanach znaleziono mnóstwo właśnie zwojów, tekstów przed narodzeniem Pana Jezusa, około roku 200 przed narodzeniem Pana Jezusa. I były tam teksty zarówno literatury pięknej, jak też i teksty Starego Testamentu. Większość tych tekstów była w takim bardzo złym stanie, tak jak tu widzimy tą księgę, to jest kopia, księga Habakuka,
Czyli dół jest po prostu zgnity, bo skóra zgniła, wilgoć się dostała, ale te, które się rozpadły, to również też i te zwoje się rozpadły i znaleźli tam później ludzie same takie szczępy. Tu widzimy katalog tego wszystkiego, co tam znaleziono. To są naprawdę kawałeczki, które trudno odczytać, nie wiadomo do jakiej księgi należą. Już tutaj jakieś pojedyncze słowa można odczytać. Ale to jeszcze nie wszystko, bo później się stało wielkie nieszczęście. Pazerni, Beduini dorwali to wszystko i zaczęli to ciąć na kawałki i sprzedawać na targu jako suweniry. I w związku z tym jeszcze dokonali następnego dzieła zniszczenia. Gdy to naukowcy zaczęli w końcu odzyskiwać, no to niestety, ale same szczępy. Ale znaleziono tam jeden bardzo dobrze zachowany dzban, zabezpieczony jeszcze tym woskiem. I w tym dzbanie znaleziono właśnie tego rodzaju zwój księgi Izajasza. I to był właśnie epokowy moment, dlatego że właśnie zaczęto myśleć teraz, czyli nie ma różnic pomiędzy tym kodeksem, który jest w języku hebrajskim zapisany w roku 1008, a tym tekstem, który sprawdzono, był zapisany 200 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. I stwierdzono, że te teksty są identycznie, co do literki, takie same. Dlaczego? Teraz chciałem opowiedzieć właśnie o tym zwoju troszkę. Już Pan Dyrektor o tym wspomniał. Były właśnie przepisywane bardzo, bardzo dokładnie teksty Starego Testamentu przez tych kopistów i musieli zwracać uwagę na każdą literkę. Gdyby doszło do pomyłki, niestety zwój był zakopywany, więc żeby nie doszło do takiej straty, oni naprawdę się starali i 3 lata takie coś, no taki zwój, na przykład tory pięcioksięgu mojżeszowego przepisywali. Po dziś dzień takie zwoje Starego Testamentu są ręcznie przepisywane i w kościołach żydowskich, tak zwanych synagogach, czyta się tylko i wyłącznie z takiego zwoju, nie czyta się z książki. Chociaż został reaktywowany język hebrajski, jak powstało państwo Izrael, wrócono z powrotem do tego języka i po dziś dzień ten język jest używany. I również w gazetach tym językiem się pisze, tylko troszeczkę inaczej, to za chwilę będę mówił. A tutaj, jak wspomniałem, w przypadku języka alfabetu fenickiego nie stosuje się samogłosek, więc trzeba dość dobrze znać ten tekst, żeby po prostu dobrze odczytać. I proszę sobie wyobrazić, w dzisiejszych czasach młodzież w Izraelu idąca do matury zna tekst Tory mniej więcej w 50%. To jak popatrzymy na księgę Biblii, to jest około 200-220 stron pięcioksiąg, czyli połowę z tego znają na pamięć. Czyli nie mają żadnego problemu w odczytaniu właściwym tekstu Starego Testamentu. My może byśmy popełnili błędy i tu mamy przykład, jak wygląda pisanie bez samogłosek. Mamy tutaj na czarno spółgłoski, czerwone są samogłoski i w tym tekście jest napisane tylko pyłyky, pyłyky, pyłyky. I co teraz? Jak to odczytać? Dopiero znając tekst lub kontekst można się domyśleć, że chłopcy poszli grać w piłkę, a nie budować półkę, albo że jeden chłopak nie bił drugiego pałką. I dlatego właśnie znając tekst można to prawidłowo odczytać. Ale żeby było łatwiej, to zaczęto uzupełniać te teksty oryginalnego hebrajskiego. Uczeni hebrajscy w latach 800, w roku 800, w latach następnych, w IX wieku, tak zwani masoreci, zaczęli dodawać specjalny system kropek i znaczków, które pokazywały, co w danej linijce należy przeczytać. I to już widać tutaj w tym tekście tego kodeksu leningradzkiego. Tutaj na marginesie są znaczki, które ułatwiają odczytanie tych spółgłosek. Ale później jeszcze zaczęto wprowadzać kropka, literka za literką znaczki. I to już w dzisiejszym współczesnym języku hebrajskim
gdy pisane są książki i gazety, jakby Państwo się tu zbliżyli, to widać wyraźnie, że koło każdej prawie że literki są różnego rodzaju kropeczki, przecinki dodane i to daje czytelnikowi możliwość prawidłowego wstawienia tych samogłosek, żeby prawidłowo czytać. Tu jest Stary Testament i w domu można czytać, tak jak on jest tutaj wydany za pomocą książki, ale w synagodze czytamy tylko ze Starego i tylko w zwoju. Tu chciałem Państwu pokazać oryginalny psałterz etiopski, w języku etiopskim, który pokazuje wyraźnie, że był intensywnie czytany. Jest to jeszcze pergamin, więc człowiek niekoniecznie często myjący ręce, ale często czytający ten psałterz, prawda? I do tego chcemy Państwa też zachęcić, żebyście swoje Biblię często czytali, niekoniecznie tak brudzili kartkę, ale czytali. A mamy możliwości teraz bardzo szerokie, bo jest mnóstwo pisanych, drukowanych książek, ale również można i w smartfonach ściągnąć aplikację MySword Bible albo Bible i można tam znaleźć również język polski. W wielu językach można ustawić język polski i zachęcam do tego, żeby na co dzień czytać Biblię, nawet ze smartfona. Czeka się na przystanku, czeka się w przychodni do lekarza. Zachęcam do czytania. Chciałem tu jeszcze Państwu opowiedzieć ciekawe rzeczy z życia już w Izraelu. Po dziś dzień, jak i w dawnych czasach, używa się wskaźnik, za pomocą którego odczytuje się teksty w synagodze, wodząc tym wskaźnikiem literka po literce. Nie wolno palcem dotykać, bo to po pierwsze przenosi tłuszcz, a po drugie jest to święty tekst, należy dotykać srebrnym wskaźnikiem. I biada, to jest hańba wielka, pomylić się przy czytaniu. Lektor, który czyta w synagodze, musi dokładnie przeczytać tak, jak ten tekst jest napisany. Tu widzimy hebrajski zwój, też na pergaminie zapisany. To jest oryginał księgi Estery. Kto ma Biblię, zachęcam do tego, żeby w domu przeczytać księgę Estery. Jest to naprawdę wspaniały tekst historyczny i czyta się ten tekst dosłownie jak kryminał, bo tamte zdarzenia się zmieniają z dnia na dzień. Co innego, coś wspaniałego. Zachęcam. Chciałem opowiedzieć o też takim zwykłym, codziennym życiu w Izraelu. Żydzi już dawno temu wymyślili sobie tak zwane filakterie i mezuzy. Cóż to takiego filakterie? Tutaj widzimy takiego Żyda, który modli się na przykład pod ścianą płaczu w Jerozolimie. I widzimy tutaj takie rzemyki odwinięte o jego ramię, pudełeczko i rzemyk wokoło głowy, pudełeczko. To są właśnie takie pudełeczka, w których były włożone zwitki Starego Testamentu, Tory głównie. I tu w ten sposób realizują polecenie, jakie Bóg dał w 5 Księdze Mojżeszowej, 6 rozdziale, 7 wiersz. Tam czytamy, że będziesz czytał i uczył swojego syna w każdym miejscu, czy to w domu, czy w podróży, ale również to słowo owiniesz sobie o rękę, umieścisz na swojej głowie i na swoim sercu. Bóg miał na myśli oczywiście, żebyśmy kierowali się tym słowem, myśląc, co mamy czynić naszymi rękami, ale oni to bardzo spłaścili, bo po prostu zrobili tego, z tego zwyczajowe rzemiki modlitewne i modlitwy odprawiane, nie chcę tu nikogo osądzać, ale automatycznie. W związku z tym na pewno Bogu o to nie chodziło. Chciał, żebyśmy czytali Słowo Boże. Ale jeszcze jest jeden taki eksponat, do którego właśnie taki zwitek tekstów Starego Testamentu był wkładany. To jest tak zwana mezuza. Tu jest właśnie blaszka
za którą ten tekst był wkładany. I tą mezuzę umieszczano na wejściu do domu, na futrynie. Jak Żyd wchodzi do domu, dotyka tego pudełeczka i mówi: przychodzę ze Słowem Bożym, albo stosując Słowo Boże. Jak wychodzi z domu, dotyka tego pudełeczka, idę na zewnątrz i też ma zamiar stosować Słowo Boże. To są właśnie takie zwyczajowe rzeczy z tamtych lat. Z współczesności, przepraszam. Chciałbym teraz przejść dalej do czasów Nowego Testamentu. W czasach Nowego Testamentu, jak Państwo się orientujecie, od samego początku wyznawcy Chrystusa byli bardzo prześladowani. Zarówno przez własnych ziomków, bo to zaczęło się od Żydów, jak też i przez Rzymian. I były to prześladowania krwawe. Znacie też i panowanie Nerona, słynne pochodnie Nerona, rzucanie chrześcijan na pastwę dzikich zwierząt, na arenie, na Areopagu, więc to, w Koloseum, to jest na pewno znane. W związku z tym pisma Nowego Testamentu, które były w tamtych czasach wykonywane, były pod naciskiem po prostu czasu wykonywane, żeby szybko i większej ilości ludzi udostępnić odpisy. Tu widzimy na przykład kopię takiego odpisu drugiego listu Piotra. Ktoś sobie po prostu odpisał to i dla siebie używał, okładki zrobił ładne, lub mógł to być prezent, lub przekazywano to dalej. Więc to jest świadectwo tego, że w tamtych czasach bardzo dużo też i przepisywano, ale niestety na tanim materiale, tym, który był nietrwały, czyli na papirusie. I kartki papirusowe, tak jak mówiłem, pod wpływem wilgoci niszczą się, wypuszczają ten sok, o którym mówiłem, że się wysuszył, i sklejają się razem. I tego już potem nie da się odkleić. Tu widzimy właśnie takie sklejone kartki z tekstem Nowego Testamentu i nie można już tego odkleić, i jest to po prostu kolejny dowód tego, że w tamtych czasach przepisywano, ale tego po prostu nie można było zbyt dużo zachować. Pomimo tego, że takie były trudne czasy, to do dzisiejszego dnia zachowało się ponad 5200 takich różnych kawałeczków. Nawet takich, jak tutaj na tej planszy są pokazane. I te kawałeczki świadczą o tym, że było przepisywane i podawane dalej bardzo szybko i bardzo dużo. Ten kawałeczek papirusu, nazywany T jako papirus 52, to jest kawałeczek z Ewangelii Jana. I tu ten kawałeczek dodany do tego tekstu, jaki tutaj tymi literami dużymi greckimi był zapisywany, tak zwanymi majuskułami, to świadczy o tym, że sprawdzono tutaj tą datę powstania, około 125-120 rok naszej ery. Ewangelia Jana była napisana około 90 roku naszej ery, że już 25 lat, 30 lat po napisaniu tej Ewangelii mamy odpis, który jest bardzo blisko tego pierwszego oryginału. I ponieważ jest tysiące takich odpisów, można teraz z całą świadomością stwierdzić, że jest również tekst Nowego Testamentu przekazany bardzo dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że te, które są troszeczkę inaczej napisane, jakieś błędy tam są po prostu odrzucane, a zostawia się większość tych, które są dokładnie słowo w słowo tak samo przepisane. I tutaj widzimy kodeks watykański. To jest księga, która jest zapisana od początku do końca w języku już greckim, też dużymi literami, i jest to Stary i Nowy Testament. Mówiliśmy tam, że Stary Testament był w hebrajskim, więc skąd nagle się wziął tutaj grecki Stary Testament? Dlatego, że w tamtych latach już w tym cesarstwie rzymskim
Żydzi bardzo się rozproszyli po wszystkich państwach basenu Morza Śródziemnego i zapominali w następnych pokoleniach już tego języka hebrajskiego, to postanowiła Rada Uczonych 70 dokonać tłumaczenia w latach 250 do 150 przed narodzeniem Chrystusa i powstało tak zwane tłumaczenie Septuaginty, czyli tłumaczenie 70. I Stary Testament był już dostępny dla wszystkich Żydów w formie właśnie tekstu greckiego. I potem dodano grecki Nowy Testament i powstały już księgi, które tutaj oglądamy w formie kopii. Ten kodeks watykański to jest rok 350 naszej ery. Tak jak tutaj w przypadku tego tekstu hebrajskiego, tak też i we wczesnych tekstach tego greckiego nie było odstępów między wyrazami, nie było kropek, nie było przecinków. To zostało później dopiero do następnych wydań dodane, żeby ułatwić po prostu czytanie. W tamtych czasach, żeby zaoszczędzić miejsce, po prostu pisano jednym ciągiem w tych kolumnach, tak jak tu Państwo widzicie. Następny kodeks, tutaj kodeks synajski, tak samo wydany, napisany w roku 350 też naszej ery. To też jest Stary Testament i Nowy Testament w języku greckim. I z tym kodeksem wiąże się historia pana Tischendorfa z Niemiec, uczonego, który zajmował się Pismem Świętym. On postanowił w latach 1840 poszukiwać na Bliskim Wschodzie starych odpisów całego Pisma Świętego. I ktoś mu powiedział, że być może jeszcze znajdziesz takie odpisy w takim klasztorze świętej Katarzyny na Półwyspie Synaj, bo ten klasztor nigdy nie był zdobyty. I być może, że oni jeszcze coś takiego posiadają. Więc wybrał się tam w tamtych latach, musiał wynająć statek, żeby tam dopłynąć. Później wynajął karawanę, żeby tam dotrzeć. I gdy karawana dotarła do tego klasztoru, to stwierdzili, że tam, obchodząc wokoło, nie ma bramy, nie ma furtki. Same wysokie na 15 metrów mury, dlatego nie zdobyte. Gdy tak to obeszli wokoło, to ktoś się wychylił w końcu z muru, jakiś mnich. A kto tam? I co wy chcecie? Tischendorf miał glejt, czyli list polecający cara Rosji. I on powiedział, ja chcę z przeorem rozmawiać na temat starych wydań, starych tekstów biblijnych. No dobrze, spuszczono mu na linach ławeczkę, deseczkę, na tej deseczce do góry, reszta karawany musiała się rozłożyć obozem pod murami. I on przedłożył swoją sprawę, że poszukuje właśnie takich starych tekstów. Przeor powiedział, no niestety, bardzo mi przykro, ale my używamy już wszystkich książek drukowanych. Zarówno tłumaczeń, jak też i oryginałów. Czy to w języku hebrajskim, bo to jest też wydanie już współczesne, czy też w greckim, były już po prostu drukowane. I on mówi, ale może w piwnicy, może na strychu. Raczej nie. Ja może poszukam. Proszę bardzo, jak się tak upierasz. Przeszukał piwnicę, przeszukał wszystkie piętra, przeszukał strych, nic nie znalazł. I zawiedziony wrócił, ale on nie dał za wygraną. Proszę sobie wyobrazić, że on wracał tam jeszcze drugi raz, trzeci raz. I za trzecim razem już był całkowicie zrezygnowany, bo znowu nic nie znalazł. Pożegnał się i wychodząc potknął się o jakieś wiadro stojące przy wyjściu. Wiadro się przewróciło, wysypały się jakieś zwoje. A to co? A jakieś starocie, to jest do pieca przeznaczone. Ale on się nachylił, zobaczył, że to nie jest papier, że to jest pergamin. Że to nie jest wczoraj napisane, tylko że to jest bardzo, bardzo stary grecki. Dlaczego bardzo stary? Dlatego, że napisany właśnie dużymi literami, majuskułami, bo później Grecy wprowadzili w roku około 400 lub 500 minuskuły, czyli małe litery. Czyli oczywiście tak jak nasze zasady, zdania zaczynali dużą literą, a potem już małymi. W ten sposób ten tekst też jeszcze się bardziej skurczył, nie duże litery, tylko małe. I on rozpoznał, że to jest bardzo stare, bo po prostu napisane jeszcze dużymi literami.
I rozpoczęły się negocjacje. No, przeor oczywiście, jak się dowiedział, że to jest coś starego, to nie chciał tego wypuścić tak od razu. Koniec końców, na świecie w kilku muzeach znajdują się poszczególne karty i niestety nie zachowały się, bo w jednym muzeum po prostu nastąpił pożar, niektóre karty się spaliły i do dnia dzisiejszego mamy zachowanych około 80% tego kodeksu. Piękną greką pisany właśnie kodeks synajski. Możemy przejść dalej. Tutaj już mamy kodeks aleksandryjski przechowywany w bibliotece w Aleksandrii. I gdy Państwo się nachylą nad poszczególnymi kodeksami, to zauważycie, że tam na tych, w tych tekstach są gdzieniegdzie robione poprawki. Po prostu jak ktoś się pomylił, to ze względu na wielką wartość tej księgi, tego kodeksu, mówiliśmy o tym, ile kosztował pergamin, ile trzeba było zwierząt, żeby go pozyskać. To wielka wartość tej księgi powodowała, że po prostu oszczędzano to i poprawki nanoszono, coś skreślono, coś dopisano. Ale to wcale nie przeczy, że nie jest to dokładnie przekazane. Jak powiedziałem poprzednio, na podstawie tych tysięcy egzemplarzy można wyselekcjonować te, które nie mają odchyłek od pozostałej większości i można przekazać no, tekst Nowego Testamentu już w bardzo, bardzo dokładny sposób. Teraz możemy przejść już do średniowiecza, ale średniowiecze nie byłoby tak bardzo pod względem tworzenia ksiąg biblijnych rozbudowane, gdyby nie święty Hieronim dokonał tłumaczenia, słynnego tłumaczenia roku około 500 naszej ery i przetłumaczył na łacinę całe Pismo Święte. I tutaj jest tylko zdjęcie tak zwanej Wulgaty, tak nazywamy. Po dziś dzień jest to tekst obowiązujący w Kościele rzymskokatolickim. Jeżeli były odprawiane obrządki jeszcze w łacinie, to właśnie z tego tłumaczenia. I nikt nie powiedział, że to zostało zastąpione w dzisiejszych czasach jakimś innym tłumaczeniem. Po dziś dnia jest to obowiązujące. Widzimy tutaj pięknie zdobione egzemplarze Biblii lub części Biblii, Ewangeliarze, czyli cztery Ewangelie, Psalterze, czyli same psalmy, również też i pięcioksiąg mojżeszowy lub księgi, które służyły do nauki religii. I na przykład ta księga tutaj została sporządzona na kartach, które są pięknie zdobione, mają kolor purpurowy. Może ktoś wie, z czego ten kolor został uzyskany. Purpura została uzyskana w tamtych latach i można po dziś dzień ją w oryginale pozyskiwać ze ślimaczków purpurowych, które zbiera się nad brzegiem morza. I żeby uzyskać jeden gram, który wystarczył do zabarwienia tych kilkudziesięciu stron, które tutaj są, trzeba było zebrać około 3000 ślimaczków. One mają jeden taki gruczoł, który zawiera właśnie taki czerwony środek. I trzeba było dosłownie wycisnąć te ślimaczki, żeby uzyskać 1 gram purpury. Jest to bardzo, bardzo drogi barwnik i w dzisiejszych czasach oczywiście przez chemiczne barwniki zastąpiony, ale również też i jako oryginał jest dostępny i ogromne miliony złotych kosztuje. 1 kilogram barwnika kosztuje 4 miliony dolarów. Czy 4000 za 1 gram? No, to lepiej tak mówić. Za 1 gram, który wystarcza do zabarwienia karty książki. 4000 nie całej Biblii, bo to jest tylko część. Tutaj widzimy też i księgi pięknie zdobione. Tutaj widzimy litery, które są zrobione ze sproszkowanego złota. A tutaj w tej księdze litery zrobione ze sproszkowanego srebra. I teraz srebro reaguje z purpurą. I niestety oryginał musi być dzisiaj przechowywany w temperaturze minus 200 stopni, żeby w ogóle się nie rozpadł, bo po prostu te litery wyżerają dziury w tym pergaminie.
Tu widać właśnie te zdjęcie, ta ksarokopia pokazuje, że tu są po prostu dziury wyżarte. Ta księga tutaj wystawiona, nie chcę jej wyciągać, bo to ciężkie jest. To jest Ewangeliarz Henryka Lwa. Jest napisany w 1175 roku, pięknie zdobiony. Dużo złota, dużo ilustracji, bo w tamtych latach średniowiecza uważano, że wspaniały, kosztowny pod względem duchowym tekst musi być również i kosztowno przyozdobiony. Więc nie żałowano tam pieniędzy, żeby to przez grafików było pięknie przyozdobione. Chciałem Państwu powiedzieć na temat łacińskiego rękopisu Wulgaty, czyli tłumaczenia na język łaciński. Tu widzimy jedną karteczkę. W muzeum jest kilka egzemplarzy takiej Biblii. I to też jest pergamin, ale bardzo, bardzo cieniutki. Ktoś powiedział, że to jest papier. To nie jest papier, to jest skóra. Tylko skóra uzyskiwana z martwego cielęcia. I tylko taka skóra da się ją rozdzielić na dwie warstwy. Więc jest bardzo, bardzo cieniutkie po traktowaniu potem tym mleczkiem wapiennym i wygładzeniu. Więc to jest właśnie pergamin, połowa skóry dosłownie. I tak jak w przypadku tego zwoju, ze 3 miesiące mnisi średniowieczni potrzebowali, żeby zrobić linię. A jak były linie wykonywane, to nie powiedziałem. Dokładnie tak samo jak i tu. Linie były wykonywane w ten sposób, że wbijano szpileczki w odpowiednich odstępach i między szpileczkami przeciągano nitkę. Nieznany był liniał w tamtych czasach jeszcze hebrajskiego. Później mnisi już znali. I wzdłuż tej niteczki przeciągano po tej skórze tępą stroną nożyka pisarskiego i odgniatano linię. I w ten sposób powstawała właśnie linia. I tu pisano już w łacinie, tam pisano w języku hebrajskim. Jak Państwo się potem odwrócicie, będziecie wracali, proszę zwrócić uwagę, to zapomniałem tam powiedzieć. W języku hebrajskim piszemy odwrotnie niż my, czyli od prawej do lewej. I nie piszemy na linii, tylko wszystkie te literki są podwieszone pod linią. Także można to dokładnie zobaczyć, bo ten tekst jest do Państwa strony ustawiony, więc widać, że te literki są przyklejone do linii u góry. Tak, i teraz wracamy do tych egzemplarzy. Szacuje się, że w średniowieczu mnisi przepisali ręcznie około 200 tysięcy egzemplarzy Biblii w Wulgacie. Im było bardzo to ważne. Oni siadali w całych zakonach, w takiej długiej sali jak ta, w kilku rzędach, przy stołach, jeden dyktował, a wszyscy pisali. I pisali, jak już te wszystkie karteczki były poliniowane, pisali pędzelkiem za pomocą atramentu, o którym żeśmy mówili, pędzelkiem składającym się z jednego włosa, włosa borsuczego, sztywny włos, i dlatego można było tak mikroskopijne, tutaj jak ktoś jest komputerowcem, to jest mniej więcej szóstka, ósemka, takie literki napisać. I dzięki temu ta Biblia miała grubość podwójną niż ta księga. Dzięki temu stała się Biblią kieszonkową, a nie tak potężną księgą. Dzięki temu szlachcic, którego było stać, żeby kupić sobie Pismo Święte, mógł zabrać ją w podróż. I w ten sposób rozpowszechniło się Pismo Święte, a mnisi przepisywali to przez około 3 lata, jeden egzemplarz. I proszę sobie wyobrazić, że w życiu swoim byli w stanie przepisać tylko 3 lub 4 egzemplarze, bo nie było okulistów, nie było optyków, nie było okularów. Ich oczy później traciły możliwość pisania takiego drobnego tekstu. Ale zachowało się świadectwo jednego z mnichów, który napisał: dla mnie to jest nieważne, że ja stracę nawet wzrok przy pisaniu Pisma Świętego. Dla mnie najważniejsze jest to, że ja mogę przepisywać i udostępniać innym ludziom Pismo Święte. Wspaniała rzecz, zachęcająca i nas współczesnych do czytania tego
Pisma Świętego. W tamtych latach powstawały też i Biblie w obrazkach. Tutaj widzimy w formie takich miniatur, które sześć miniatur pokazuje jedną historię biblijną. I kto znał tekst tych tekstów biblijnych, tych opowiadań, to za pomocą tych miniatur bardzo szybko mógł sobie to przypomnieć i opowiadał gronu słuchaczy, to jak Państwo jesteście tu zgromadzeni. W tamtych czasach nie było telewizji, internetu i komputerów. Były spotkania rodzinne, spotkania w gminie i można było w ten sposób dowiadywać się treści Pisma Świętego. Tu widzimy bardzo pięknie zdobiony egzemplarz Biblii Wenzla. To też nie jest tylko część Biblii. To nie jest cała Biblia, ale jest to pięknie zdobiona Biblia i na każdej karcie są tutaj obrazki. I proszę sobie wyobrazić, że sporządzone to zostało około roku 1380 dla króla Wenzla, który sam był analfabetą i w średniowieczu też biedak nie potrafił czytać. Ale dla niego było to ważne, żeby właśnie Pismo Święte przekazywać dalej. I gdy on zgromadził swoich gości lub gdy swoich podwładnych zgromadził, przynoszono księgę przed niego i on ją czytał, bo po prostu opowiadał z tego obrazku, który widział. Znał treść, bo ktoś mu przeczytał, a potem opowiadał dalej. Wspaniała rzecz, ale kosztowna dla samych władców, prawda? W tamtych latach, to tak jak powiedziałem, tą Biblię Wulgatę, tą kieszonkową, no niestety mogli sobie tylko szlachcice na nią pozwolić. Innym rodzajem tych Biblii w obrazkach to była Biblia, którego przykład znajdujemy w tej gablocie. Złota Biblia obrazkowa, dlatego że tu jest bardzo dużo złota. Na samym początku, gdy ta Biblia powstała, tu nie było napisów. Tu były same obrazki, ale później zaczęto zdobić ją i każda tutaj karta, tutaj w tej Biblii, jest w ten sam sposób zrobiona, że otwiera się jedną stronę i można tutaj zobaczyć trzy obrazki. I wszystkie są dokładnie w ten sam sposób sporządzone, że środkowy obrazek pokazuje historię Nowego Testamentu, a dwa obrazki poboczne pokazują historię, zdarzenie ze Starego Testamentu. I na przykład tutaj, gdzie jest otwarte, widzimy tutaj scenę ukrzyżowania Pana Jezusa i dwa obrazki, które obrazowo ze Starego Testamentu wskazują na ukrzyżowanie Pana Jezusa. Jeżeli tu Państwo byście się zbliżyli, to na pewno tutaj zauważycie, że tutaj są dwie osoby. Tutaj można zobaczyć właśnie Abrahama i Izaaka, który dostał polecenie, aby ofiarować swojego syna na górze Moria. Abraham był człowiekiem wierzącym i wzorem we wierze dla nas i dla wszystkich potomnych. I Bóg postanowił wypróbować jego wiarę, gdy dostał już syna, a dopiero urodził mu się w podeszłym wieku około 100 lat. To Bóg powiedział, że ten chłopak już miał kilkanaście lat, ofiaruj mi syna twojego na ofiarę na jednej z gór, o której ci powiem. 3 dni wędrował z osiołkiem i dwoma sługami i dotarli do góry Moria. Już teraz zostawił osiołka i tych sług pod górą, a ze synem i z ogniem, czyli z pochodnią i drewnem, poszli na górę i po drodze syn się pyta, kto wie, o co? No? Tak jest. Ojcze, oto ogień i drwa. A gdzie baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy baranka, synu mój. I szli dalej w pokoju. Po pierwsze widzimy tu wspaniałe zobrazowanie tego, co widzimy tutaj. Bóg obmyślił sobie baranka ofiarnego, Pana Jezusa, ale po drugie też widzimy i oddanie tego Syna i Jego posłuszeństwo. I gdy związał Syna swego, położył na ołtarz, na drwa, wyciągnął miecz swój, żeby go zabić, to anioł zatrzymał go i anioł zawołał, Abrahamie, Abrahamie, teraz wiem, że mnie miłujesz,
bo nie oszczędziłeś syna swojego, ale nie chciałeś mi go ofiarować. I gdy Abraham się odwrócił, zobaczył kozła czy barana, który uwikłał się rogami w krzakach i zamiast syna swojego ofiarował tę zwierzę na ofiarę Bogu, ofiarę całopalną. Tu mamy piękny wzór na Pana Jezusa, ale czy Pan Jezus miał zastępcę, jak Izak miał tego barana? Nie miał. I to jest właśnie przesłanie Starego Testamentu, bo Stary Testament we wielu, wielu zdarzeniach pokazuje obrazowo na osobę Pana Jezusa i chce nam to pokazać, że jedynie ofiara Pana Jezusa jest tą, która może dać nam też i pojednanie z Bogiem. I drugie zdarzenie, to też Stary Testament, chciałem też krótko o tym opowiedzieć, może ktoś to rozpozna. W każdym bądź razie lud izraelski wyszedł z niewoli egipskiej i wędrował po pustyni i w cudowny sposób zostali wyzwoleni z tego niewolnictwa. Bóg ich prowadził, dając wodę, dając mannę, wspaniałe pożywienie, a oni ciągle niezadowoleni, ciągle szemrali. I Bogu było to w końcu za dużo, bo to świadczyło o ich niewierze. I zesłał węże jadowite, które ich kąsały i oni ginęli masowo. Kilkanaście tysięcy ludzi zginęło. I zaczęli w końcu wołać do Mojżesza, módl się do Boga, bo giniemy. I Mojżesz modlił się, Bóg powiedział, sporządź sobie węża miedzianego. Umieść go wysoko na drzewcu. I kto będzie ukąszony, skazany na pewną śmierć. A spojrzy na tego węża, ten będzie uratowany. Czyli co znowu jest tu potrzebna? Wiara. Wiara, dokładnie tak. Dlatego, że tylko wiara mogła tego człowieka zachować od pewnej śmierci. Nie było tam lekarzy, nie było tam surowicy, żeby pomóc i go ratować. Więc jeżeli ktoś uwierzył w to, a nie zlekceważył, to ten miał zachowane życie. I ten obrazek tak samo pokazuje na zdarzenie środkowe. Kto uwierzy we wierze na Pana Jezusa i wyzna mu swoje grzechy, ten może dostąpić zbawienia. To jest obraz starotestamentowy. I tak ta Biblia jest sporządzona we wszystkich tych kartach, wspaniale pokazując, że ludzie średniowiecza byli na tyle rozsądni i poznali Słowo Boże przez Ducha Świętego, że zrozumieli, że historie starotestamentowe wskazują ciągle na nowo na tą jedną najważniejszą historię w historii świata, która się zdarzyła 2000 lat temu. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. W końcu w XV wieku skończyło się ręczne przepisywanie. Ale nie tak do końca, ale to był początek tego procesu, bo jeszcze wiele tekstów, jeszcze długie setki lat przepisywano, ale również zaczął się rozpowszechniać też i druk. I znamy historię pana, który przyjął nazwisko Jan Gutenberg, zasadniczo nazywał się inaczej i w Moguncji on około 1400 roku pogadał dobrze z Radą Miasta i zaciągnął wielką pożyczkę, bo im wytłumaczył, że ja jestem w stanie na tym zarobić i przynieść wam również też i zyski i ja mogę zacząć drukować w dużej ilości księgi, bo druk to nie jego wymysł. Zgoda czy nie? Kontrowersyjne. Nie, to nie jego wymysł. Już wcześniej drukowano książki, ale za pomocą jednej płyty drewnianej, która była żmudnie żłobiona i wszystkie literki były tam wydłubane, że tak powiem. Ale to było nietrwałe. Zrobiono kilkaset odbitek i to się rozpadało. I do każdej strony musiała być zrobiona następna płyta. Więc to było bardzo, bardzo pracochłonne. On wpadł na pomysł. Po pierwsze, czcionki ruchome. Żadna płyta. Po drugie, nie drewno, tylko specjalny stop,
który nazywamy stopem drukarskim, po dziś dzień nie został zmieniony. Gdy jeszcze 40 lat temu ja się interesowałem drukarstwem, to jeszcze rozmawiałem ze zecerem, który składał dokładnie czcionka po czcionce specjalną maszyną, już nie ręcznie, tylko maszyna to składała. I tam był dokładnie taki sam stop. Cynk, ołów i mangan. I właśnie za pomocą tych literek on wymyślił, że można drukować znacznie szybciej, znacznie taniej. Ale, było jedno ale, on się jednego jeszcze obawiał. To były czasy średniowiecza i on się obawiał spalenia na stosie. Dlatego, że takie książki będą nazwane, że są od diabła. Bo były wszystkie tylko pisane, a tu nagle taki przełomowy wynalazek. Naprawdę to był przełom wielki. I on, obawiając się tego, sporządził 16 tysięcy czcionek różnego kroju po to, że jak je wszystkie wymiesza, to potem jak poskłada ten tekst, to jedna literka obok drugiej, takiej samej, A i A, nie będą dokładnie takie same. Dokładnie tak jak przy pisaniu, też nie robimy dokładnie takich samych literek. I w ten sposób chciał on upodobnić druk do pisanego słowa. Ale on drukował to tylko na czarno. I wszystko to, co tutaj jest w tej książce wydrukowane i pokazane właśnie w tym jednym egzemplarzu, a Biblia to były dwa takie egzemplarze, to jest kopia tylko, ale zachowało się 48 egzemplarzy do dzisiejszych czasów, wszystko było czarne. A to, co tu widzimy, pięknie zdobione. Pierwsza litera, to mówiliśmy chyba, to jest inicjał. I wszystkie pozostałe ozdobniki musiały być pracowicie przez następne kilkanaście miesięcy dodawane przez grafików. Więc jeszcze coś innego dodał. Nawet on nie robił tego bindowania w tą księgę. On sprzedawał tylko i wyłącznie stos kartek. Część było wydane na pergaminie, a końcówka jego nakładu, który wynosił 180 sztuk, to już na papierze. Ktoś, kto to kupił, musiał sobie załatwić grafika i załatwić introligatora. Także też nie było to dla wszystkich, tylko dla bogatych ludzi, ale to był początek. I dzięki temu wynalazkowi bardzo szybko się druk rozpowszechnił. No niestety on tam na tym biznesu nie zrobił, bo jego pomysł został bardzo szybko skopiowany przez innych. Wykradzione zostały po prostu te pomysły. I on tutaj naprawdę bardzo kiepsko skończył, bo tu go windykator naciskał, oddaj pieniądze do Rady Miejskiej, a tu nie było z czego oddawać, pomimo tego, że drukował, ale jednak ciężko mu było. I w tym czasie rozpoczęły się również tłumaczenia. Pierwsze tłumaczenia to były właśnie z Wulgaty, czyli z tego łacińskiego tłumaczenia. Jak na pewno się Państwo domyślacie, tłumaczenie z tłumaczenia nie było zbyt dokładne. I powstawały już drukowane Biblie, na przykład dziewiąta Biblia niemiecka, Biblia germanika tutaj jest, było wystawiona. To już jest tłumaczenie, ale jeszcze wszystko z Wulgaty. To są poszczególne tylko kartki tutaj. Księga oczywiście takiej grubości jak tutaj. I przełomem było 100 lat później pojawienie się człowieka o nazwisku Martin Luther. Marcin Luther, gdy przybił swoje tezy na drzwiach katedry wittenberskiej, był prześladowany. I schronienia udzielił mu jeden z książąt niemieckich. I on, schowany, tak w cudzysłowie, jak gdyby w więzieniu przez tego księcia, mógł poświęcić się pracy. I on pierwszy dokonał tłumaczenia najpierw Nowego Testamentu, korzystając już z jak najbardziej znanych w tamtych czasach odpisów greki i hebrajskiego, znaczy najpierw Nowy Testament z greki. I w 1511 roku wydał Nowy Testament. 3 miesiące tylko go tłumaczył, rekordowe tempo, i nazywany jest wrześniowym.
A potem całą Biblię, 12 lat później, cała Biblia została przez niego wydana w dwóch księgach. I to jest jedna z tych ksiąg, też kopia, ale tak jak tu Państwo widzicie, pięknie jest to zdobione też ręcznie malowanymi obrazkami, inicjałami. I tu już Marcin Luther dokonał następnego kroku. Starał się zjednoczyć Niemcy pod względem językowym, dlatego że w tamtym czasie było kilkadziesiąt księstew niemieckich. W każdym był inny dialog. Niby niemiecki, ale jednak nie taki sam jak za granicą. W związku z tym on pisał w tym najbardziej popularnym języku i dzięki temu, że te Biblie potem się rozpowszechniły, doprowadziły do tego, że ten język niemiecki w miarę szybko się ujednolicił. Oczywiście jak dzisiaj pojedziemy na południe Niemiec do Bayer, to tam mówią takim szczególnym dialektem, że trudno zrozumieć. Jak pojedziemy do Saksonii, tak samo, ale nie obowiązuje jeden język niemiecki. Kto zna tak zwany literacki, no to się wszędzie porozumie. Początkiem była właśnie Biblia Marcina Lutra. I w tym czasie zaczęto dokonywać również tłumaczeń, również w języku polskim. Powstały tłumaczenia, które były tylko poszczególnymi księgami, na przykład psał też króla Wikingi z lat mniej więcej 1200 naszej ery, ale też i Biblia Brzeska, Biblia Gdańska. To są tłumaczenia z XVI-XVII wieku. Proszę sobie wyobrazić, że Biblia Gdańska z roku 1655 po dziś dzień jest do kupienia w księgarniach. Jest to już dość archaiczny język i dość ciężko się ją czyta, ale ja zostałem wychowany na tej Biblii. Od małego dziecka, gdy miałem 7 lat, siostra mi podarowała i napisała, niech ta księga będzie przewodnikiem twoim na całe życie. Później, jak było tłumaczenie w 75 roku Nowego Testamentu, tak zwanej Biblii Warszawskiej, to pomału żeśmy się przestawiali na czytanie bardziej współczesnego tłumaczenia. W 80 roku wyszła cała Biblia Warszawska i po dziś dzień się ją używa. Ale to nie jest jedyne tłumaczenie i nie tylko mówimy o protestanckich tłumaczeniach. Mamy również i w Polsce bardzo dobre tłumaczenia katolickie, czy Biblia Poznańska, czy Biblia Tysiąclecia. Kto ma jakiekolwiek tłumaczenie, proszę czytać. I do tego zachęcamy, do tego ma służyć ta wystawa, która przedstawia Państwu właśnie historię piśmiennictwa, historię powstania Starego Testamentu, Nowego Testamentu. I ta wystawa zachęca do korzystania z tego. W dzisiejszych czasach możemy korzystać, jak już chyba wspomniałem, ze smartfonów. Proszę, można ściągać sobie z tych sklepów za darmo aplikację Miles Work Bible. Można tam znaleźć tłumaczenia w języku polskim. Ja na przykład korzystam i czytam. I można z drugiego programu korzystać. Biblia, dosłownie Biblia, tak jest do wyszukania. I czas po prostu czekania gdzieś można wypełnić czytaniem Pisma Świętego. W domach można skorzystać z drukowanych książek. I po dziś dzień możemy powiedzieć, że Biblia to jest bestseller światowy. Bo w kilkunastu milionach egzemplarzy jest drukowana rok w rok na całym świecie. Nie ma innej książki na świecie, która by w takiej ilości egzemplarzy była drukowana. I Biblia to 66 różnych ksiąg, przez 40 pisarzy pisana na przestrzeni 1600 lat, a kto ją czytał, może to poświadczyć, że to jest jedna księga. Po prostu jej przesłanie jest inspirowane przez Boga i On tknął w serca wszystkich pisarzy to, żeby napisali to, co On chce. I żebyśmy mogli poznawać dzieło odkupienia Pana Jezusa i to, co nas też i w przyszłości czeka. Mamy przed sobą naprawdę ciekawe lata. Żyjemy w końcówce czasu tak zwanego łaski i nie wiemy, jak długo będzie to trwało.
Dlatego trzeba skorzystać z tego, żeby po prostu stać się dzieckiem Bożym i być też kiedyś ze wszystkimi odkupionymi razem z Panem Jezusem w niebie, w domu ojcowskim. Chcieliśmy pokazać tutaj, tu leży tylko 50 parę różnych tłumaczeń. Pod ścianą jest postawiona jedna Biblia, ale ma kilkadziesiąt egzemplarzy, segregatorów. To jest Biblia właśnie dla niewidomych. Zapisana pismem Braille'a na dwóch stronach, bo to już jest maszynowo tłoczone. Więc mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, mój tatuś był niewidomy i taką Biblię, jak tu widzimy, posiadał na własność i czytał z niej dokładnie tak samo szybko, jak ja czytam, bo on czytał dwoma rękoma, czterema palcami i czytał, wodząc palcami od lewej do prawej równocześnie. I cieszył się z tego, że gdy stracił wzrok w wieku 41 lat, mógł dalej korzystać z Pisma Świętego i czytać w Braille'u. Tu przed Państwem jest replika zmniejszona o połowę właśnie tej prasy Gutenberga. Gutenberg wykorzystał istniejące w tamtych czasach w Moguncji prasy do tłoczenia wina, bo Moguncja to rejon, gdzie są winnice. I za pomocą tego tłoka były wytłaczane właśnie winogrona, żeby powstawał sok. Z soku wino. Ale on to przerobił. Po pierwsze, ten tłok umiejscowił tak, w takiej specjalnej tu kasecie i tej desce, żeby on się nie obracał, jak ta śruba obraca się, to i tłok się obraca. Jeśli chodzi o winogrona, to nie ma to znaczenia, ale jeśli chodzi o dróg, to by było niemożliwe, bo by się ta kartka zamazała. W związku z tym wymyślił tutaj taką skrzynkę i prowadzenie przez tą deskę, żeby ten tłok chodził dokładnie pionowo. I później dorobił takie sanie, które za chwilę tutaj Daniel pokaże, jak to się drukowało. Na tych saniach układał w matrycy literka po literce daną stronę i drukował za jednym razem 180 egzemplarzy. Jedna strona wydrukowana, następną układał. Znowu 180 egzemplarzy. Gdy wszystko wydrukował, potem trzeba było to tylko posortować. To już później na stołach, długich takich stołach sortowano i w ten sposób powstawał jeden egzemplarz Biblii. My mamy to tutaj ułatwione, bo my żeśmy sobie już wydrukowali pierwszą literę, o której mówiłem, że to nazywa się inicjał, w drukarni wydrukowane. A tą kartkę wkładamy na pokrywę właśnie tutaj. Można podejść bliżej i przyjrzeć się, jak to Daniel będzie robił. Na matrycę, którą my mamy w całości, nie z poszczególnych czcionek, tylko ona dla nas jest w całości, nanosi farbę wałkiem, zamyka tą pokrywę, tymi saniami wjeżdża pod tłok i przesuwając tłok na dół, dokonuje drukowania pierwszej strony. I teraz to jeszcze nie można dotykać, to trzeba potraktować utrwalaczem, którym jest zwykła mąka, żeby to nie brudziło. I teraz widzimy tutaj bardzo, bardzo ważny wiersz, który jest zapisany w Ewangelii Marka. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To powiedział Pan Bóg. W związku z tym tysiące ataków na Biblię przez tysiące lat nie doprowadziły do zgładzenia Biblii z powierzchni ziemi. I dlatego naprawdę jest to taki bestseller, że należy skorzystać i czytać. Mamy dla Państwa tu przygotowane, wydrukowane takie egzemplarze. Tam są, tak? I można na pamiątkę sobie zabrać taki egzemplarz. Daniel tu cały czas pracuje i drukuje, jak syn Gutenberga. I podobny. I właśnie stara się o to. Można jeszcze dodać tą informację, że Biblia została przetłumaczona w dwóch, na 2000 języków.
całości lub w części. Jedna z takich nowocześniejszych książek, która najwięcej została przetłumaczona, jest na przykład Harry Potter. Została przetłumaczona tylko na 70 parę języków, a Biblia na ponad 2000, z tym, że na świecie istnieje 6000 około języków, częściowo mówionych tylko przez kilkadziesiąt osób, na przykład gdzieś w dżungli pojedyncze plemienia. I nawet w takie języki bardzo nielicznych ilościach mówionych ludzie się udają z wielkim trudem, aby przynieść całemu światu tą księgę, która mówi o Bogu. Chcieliśmy Państwu to właśnie jako pamiątkę podarować, razem z tym zeszycikiem, który jest streszczenie tego muzeum. Tutaj są też zdjęcia eksponatów, także dla utrwalenia albo dla pamiątki tego, co tutaj było przedstawione. Jest to wszystko w prezencie podarowane darmo dla Państwa. Bardzo dziękujemy. Można skorzystać z tych kalendarzy, które tam też są wyłożone. Jeżeli ktoś jest jeszcze chętny, to zapraszamy. Dziękujemy. A proszę powiedzieć, do kiedy jeszcze jest czynna wystawa? Wystawa jest przez cały tydzień, do piątku, codziennie od 9 do 19, tylko w piątek jest do 15. Ale wstęp jest wolny, serdecznie zapraszamy, można przychodzić indywidualnie, można przychodzić z grupami. Jeśli będzie to grupa, prosimy tylko o krótki telefon, zgłoszenie się, żeby wpisać harmonogram i wtedy będą Państwo oprowadzani po wystawie. Dziękuję. Te godziny, ten numer telefonu można gdzieś dostać? Tak, on był rozdawany na ulotkach. Nie wiem, czy Państwo otrzymaliście ulotki odnośnie wystawy. Tutaj się? Niestety nie mamy ich. Rozeszły się po prostu. Pocztowo się już rozeszły po mieście. Tak. Kto jest zainteresowany, możemy teraz. Jeśli ktoś potrzebuje numeru, to mogę podać. To, bo można przekazać, nie wiem, zainteresowanym. Zapraszamy szkoły, zapraszamy młodzież z jakichś ośrodków, z domów kultury, zapraszamy seniorów z domu starców. Różne grupy mamy i po prostu można to rozpropagować i opowiedzieć i mogą przychodzić grupami. Trzeba tylko zgłosić. Może podaj po prostu, Państwo tak, sobie zanotują. Dobra, numer jest 784-810-883. Jeszcze raz. 784-810-883. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Również dziękujemy.